Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku ekipowym z GTA Online. Dzisiaj będziemy robić zlot samochodów, które są obecnie za darmo, pojazdów, które są obecnie za darmo rozdawane w GTA. Normalnie, wchodzisz do sklepu, ja nie wiem o co tu chodzi, muszę się ziomeczku zapytać, bo ja aż tak dużo w GTA nie gram ostatnio. Yo, które to są te samochody? Te darmowe takie, co można sobie odebrać? Jak wejdziesz sobie do sklepu, to daj sobie tam filtrowanie od ceny. Według najniższej ceny. I będziesz mieć na samej górze te darmowe. Faktycznie. Jest Akachixu, jest Hipster, ten kładzik. A ten trzykołowy to chyba nie jest tu. On jest legendarny. Ujo, one zrobiliście. Fajnie, bo ja go nie mam akurat, pewnie wy już macie. Każdy robi sobie jakiś tuning, albo jak ktoś już ma zrobiony, to nie robi i czeka na innych. No, no spokojnie, to na razie sobie robimy te, bo te są darmowe. A potem sobie zrobimy inny zlot. Zobaczymy. Jak ktoś weźmie motocykl, to w sumie mało, nie? Ej, ale ten pojazd, ile on kosztował, ten Raptor normalnie? 600 tysięcy? 600 tysięcy, no. No, coś koło tego, drogi był. Ja go pamiętam, jak on wchodził, to było chyba ze 2 lata temu, jak go kupowałem, robiłem jego tuning na YouTubie. Tego nie masz już? Sprzedałeś nie, bo ja mam konto od nowa robię, wiesz? A. Nie mam starego konta. Ja myślę, że wszyscy wezmą te 3-wheelery. Nie wiem, czy was stać w ogóle na taką furę. No. Przynajmniej chociaż raz wszystkich będzie stać, nie? Bo ostatnio były problemy, jak robiliśmy zlot offroadowy, to nie wszyscy mogli pojechać w góry, bo nie mieli fury. Ja chyba to główne. Jakie rymy? Kurde, na wypasie wszystko robię. 7 milionów mam, kurde. Ło, nie wszyscy wzięli tego 3-wheelera. Nice. Myślicie w ogóle, że oni ulepszą to GTA 5 pod PS5 i Xboxa nowego? Wow, chyba może to jakby graficznie ulepszyli, to by była bomba, nie? Ale skończy się na tym, że dadzą przyszłe DLC właśnie na wyłączność tamtej konsoli. Albo no, może tak być. Może tak być. Tak jak było z trójkami. Znaczy z poprzednią generacją, z trójką PlayStation. Ale to oni robili tak, by ten, bo po prostu konsola była za słaba, żeby udźwignąć. No, a teraz też ci wcisną taki kit. No tak, ale wtedy było widać przeskok pomiędzy PS4. No tak, to było. No, i, no właśnie, tutaj, może teraz też tak ulepszą. Nie widać. Jakie kolorowe kwiatki to są. A i tym się dziwnie cofa w ogóle. Cofam w jednym. No, tak dziwnie się skręca. Nie mogę nim nacelować do tego. O, dobra, chyba się udało. Celowanie są... auto. Ja, ale zajebiście, że dodali tą furę. Ona nie jest jakaś wyjątkowa, nie? No co to. Ale jest fajnie, że dodali coś takiego. I to dzisiaj tylko do odebrania jest, tak? Nie, przez cały tydzień. Cały tydzień, kurde, co ten Rockstar. Ktoś wybrał fiolet, tak jak ja. Dużo tu nie można zmienić w tej furze, no tylko felgi właściwie, no, z wyglądu zewnętrznego. W ogóle chyba w żadnym z tych pojazdów nic oprócz kolorów. Ten to w ogóle ma seryjny motor, bo z szary z czarnym to jest seryjny kolor. No. Ja tak samo Hakuchu. A czekaj, a ten nie jest czasem z dopalaczem? Nie, to, nie, to nie ten. Jest bardzo podobny do Elektro, ale to nie jest ten. Tylko jeden Maciek wziął tego fajnego quada. Ty, ten quad ma chyba negatyw. Z przodu. Nie, nie ma, wydawało mi się. Opony w kropki chyba. Opony w kropki, no. Okej. Nemezis. Hakuchu. Hakuchu dalej jest najszybszym motocyklem, czy dragowe Hakuchu jest najszybsze? Shotaro. Dragowe jak już, ale Shotaro, Bati i... Shotaro lepiej skręcić. No to Hakuchu, drag, myślę. Aha. Już nie pamiętam, co to było rozszok. Najlepsze, bo jest tanie. Są pro lepsze. Okej, i w tym motocyklu było coś do tuningu? Chyba rury wydechowe, nie? Wydechy. Nie, właśnie. Niestety właśnie nie. No to kiepsko. Miar mi się podoba. Taki czarny matowy z niebieskim. Czekaj, który jest mój? Ten. Ten po środku. Dobra, już mam, już mam. To jaki macie plan? Gdzie jedziemy? Zgodnie z przepisami? Tak, żeby wszyscy wiedzieli, to może w doki pojedziemy, co? Zgodnie z przepisami. Kto chce prowadzić? Ja. Maciej widzę, że chce prowadzić. On się tam ustawił na przodzie. Ej, to nie. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Nie chcę strzelać. I zasady takie same jak w Fordzie Horizon, czyli możecie się wyprzedzać.
możemy się wyprzeć. Czekaj. No, to w ogóle. Ale jedziemy tak, o, taką sobie prędkością, spokojnie, nie? Jedziemy do doków. O właśnie, ktoś z was jak ma klub motocyklowy, to może sobie właśnie teraz go odpalić, żeby jechać tak. Formacja. Jak się jedzie po wojnie na motocyklu, to ta postać jak chyba rękę kładzie na biodro, nie? Tak. Czy na nogę. Ej, ale dziwnie się cofa tym raptorem. Afryka. Tak, do boku zgręcam, jakiś tam mu S trzyma. Ten Hakuchi ma taką dupę nudną, strasznie, taka kulista z taką Maciek! No Maciek, nie w tą stronę! Dobra, zawracamy za Maciejem, ale on pojechał jakoś nie w tą stronę, gdzież tam nie ma doków. No nie ma. Dobra, może pojechał na chce naokoło, no. W Forza Horizon, jak chcemy sobie gdzieś dojechać w jedno miejsce, to musimy dookoła mapy jechać, wtedy jest ciekawiej. Ale my mieliśmy jechać gdzie, a nie do toku. No najpierw do doków, a w dokach wymieniamy. Albo nie, w dokach nie wymieniamy, tylko pojedziemy sobie... Obserwatorium może. No i potem wyścig do obserwatorium zrobimy, o, taki ten... z menu co się wybieram. A tu też chyba udział będą mogły wziąć chyba tylko te 4 osoby. Ale fajnie to wygląda. No z tym, bo jemu chodzi o nagły wyścig. Kurde, mogliście dać kierunkowskaz, muszę się cofnąć do tyłu. Jak to wygląda? Kurde, dawno nie byłem na takim zlocie. Jak się tu mapę powiększało? Zaraz Z. A na facie, D-padem w dół. Dwa razy. A, dobra. Mam, super. Albo co? Czelek? Cudo, ale korek. Kiedyś jak nas będzie na zlocie tak z 30 osób, jazda zgodnie z przepisami, to będzie ciekawie wyglądać, ale będzie chyba chaos wtedy. Nie przejdzie to. Lepiej jest zachować taki... Znaczy, chodzi mi o to, że lepiej jest jechać wolno, ale bez stawania na światłach, bo wtedy przynajmniej się nie blokujemy na jezdni. I nie stukamy. A też po prostu właśnie jest odległość. Ale z drugiej strony nikt się nie stuka teraz, jak jedziemy motocyklami i takimi dziwnymi pojazdami. Tak, ale ja mówię, wiesz, na wypadek jakbyśmy mieli jechać więcej osób i większymi pojazdami. Zapeszyłem, ktoś tam się zderzył. Koropudu. Ej, on w ogóle tak stoi przy jakiejś BMC teraz, to ten raptor taki mały się wydaje. No, oj, tak się ten siedzi ten jak w RC-autku jakimś prawie, że... Ja cię tak domyśliłem po kierunku, jaki wybrał. No. Ale Maciej jest na czacie głosowy, on tu w ciule robi wszystkich. Ja mówiłem, że tam jedziemy. To w takim razie zrobimy wyścig do doku, będzie ciekawiej, bo przez miasto. Jedziemy. O kurde, już nie ma przepisów. Motory będą miały przewagę. Mówisz? O, ktoś się rozwalił. Dobra, wiecie gdzie jechać? Do doków, tam gdzie się pojazdy oddaje. Wiecie o co chodzi? No. To tam na sam koniec. No, dokładnie. Na sam koniec przy tym statku robimy. Zobaczymy kto pierwszy. Jesteście gotowi wszyscy? Chyba tak, nie? Słowik nie jedzie? Właśnie Słowik. A gdzie Słowik? Słowika, z tyłu jest. Słowika. Dobra, odliczam. Ruszamy na 1. No albo na 0. Albo ruszamy jak po prostu odliczę od 3 do 0. Dobra. Bo inaczej, od 3 do startu. Powiem start i startujemy. Uwaga. 3, 2, 1, start. O kurde, to nie ma trakcji. Ej, no ktoś się wywalił. Poszły to, może to zagrają. Jak gdzieś to na wyboju już, nie koło zapytań. Uff! Potrąciłem kogoś! Ja cię ubiję za ten twój manewr, jak mnie zablokował i zepchnął na wóz. O nie! Rozwaliłem się. Jakby cię jeszcze wywalił z własnego błędu, ale to mnie po prostu ciul. No tak to być nie będzie, co to za ciul? Ooo, Żelek, dobra, ale to toks. Jezu, jak tym się dziwnie jeździ! O, dobrze, to do końca nie dojechałem.
No jak? W ogóle było, że do statku, a my żeśmy podjechali też tutaj pod Simeona. No, miał być pod Simeona później. Dobra, może być tu. Ciężko powiedzieć, to wygrał. Dobra, ale pierwszym raptorem byłem, więc... No co ty? O, nie przekłamuj. Pierwszym raptorem, a ty byłeś pierwszym pierwszy ogólnie. Nie, jestem skrzone stało. No dobra, byłeś pierwszym raptorem, ale w ogóle jak to się stało, że... To jak oni tam niby wystartowali pierwsi i się pogubili w trasie, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Tu można było się właśnie zgubić, także... Ale ciężko się prowadzić tego trzykołowca. I tak. Ale no, trzeba przyznać, że fajny samochód. Fajnie, że go dodali tylko za darmo, jak ktoś nie miał. Ja go kiedyś chciałem kupić, ale je za darmo to wziąłem. Podejrzewam, że wszyscy teraz na sesji będą nim jeździć, na publicznych sesjach będą nim jeździć. Ej. Tak jest, ale nami było. Wiesz, co jest najlepsze z tym pojazdem? Że jakby ten kupon jest do powielania, w sensie nie możesz go odebrać, znaczy nie musisz go odbierać tylko raz, bo możesz sobie cały garaż 10-miejscowy nimi wystawić, każdy w innym kolorze. No, ale to bez sensu. Każdy z inną kombinacją ryżu. Z Elegy kiedyś tak było, tym takim dalej tak jest. Nieklasycznym. Ale to bez sensu chyba, nie? No, możemy zrobić zlot normalnych aut już. Tylko, ja bym musiał jakieś kupić. Robimy tak. To był taki zlocik, żeby zaprezentować te samochody nowe, co są dostępne. Robimy teraz tak. Bierzemy auta z ulicy. Robimy jakiś tuning, tak żeby najładniej zrobić te fury. I spotykamy się gdzieś. Każdy jedzie gdzie chce. Nie mam kasy na ubezpieczenie Passata. To niedobrze się. Sprawdź na mój.pl. No jeśli dasz radę stuningować. O, ale mam jaja, kurde, ej, Dux się zreskił, no to powiem. What? Jaja jak Bred, kurde. Ale mówię. Może mi się uda Gampleta znaleźć. Jeszcze nie. Auto z ulicy, ale no jak na ulicy są Passaty teraz, to może być z Passatami. Ja już też mam brykę. Ale jadę gdzieś na wioskę, żebyście nie widzieli co mam. O, dobra, mam fajny zamiar. No wszystko można, tuning to tuning. Najważniejszy wizualny jest, tam osiągów to nie trzeba, bo nie będziemy się ścigać, no bez przesady. Chociaż, może? Nie, na te tuningi to za dużo kasy pójdzie, nie każdy ma tam po 30 tysięcy na turbo ładować. A ten samochód, co tutaj obok mnie, to nie jest taka imitacja Tesli? Model S? Nie wiadomo czego to jest niby Ocelot. Trochę to wygląda jak Jaguar, trochę to wygląda jak Opel. No, jakaś taka bryła Tesli czy coś. Czemu tak ciemno jest? Dawaj to słońce. Jakie lampy ma? Co jest? Skąd on takie lampy? Ale nie wojny właśnie da się teraz. O kurde, fajnie. Nie mam tego. No kapora zawalił. No boż. Ktoś dominatora znalazł? Gdzie? Na ulicy? Mhm. Można go z ulicy zgarnąć normalnie? No, tak. Nice. Też chcę wiedzieć, ale wiedziałem, że ktoś weźmie. Dobra, coś. Buff. Co to było? Był kamer chyba, nie? Zion ze składanym dachem. A ktoś przyjechał lowriderem, no. Tuning z ulicy. No ale co, tuning z ulicy to tuning z ulicy. Kurde, to chyba będzie zwycięzca. Za parę milionów zrobił tuning. Pierdzielony ty. Dawaj, skacz. Zobaczymy, czy mnie wyrzuci w kosmos. Wszyscy na lowridera. Czekamy jeszcze na wszystkich, to. Patrz, jak on będzie podskakiwał, to spróbuj się wspiąć, kiedy on jest w górze, patrz. Wo! Oj. Spróbujcie, patrz. Wo! Łamanie nóg. Faktycznie, no. Spróbuj po prostu kupić spację, kiedy on jest w górze.
On ci, wiesz... Wiem o co chodzi. Postrzelamy pasat. Fajnie to wygląda. O, moje nogi! A damy radę wszyscy wejść na tego lowridera, póki jeszcze czekamy na resztę? Ja mu dość rozpoważyć. Czekaj. Chyba tak. Na przód. Jaki obniżony ten pasat. I te dziury po kule. No, no. Okej. To prawie jak na tym Czarnobogu, nie? Brawo. Tak do góry. Trampolina taka. No. Ile mamy osób? 14 osób jest nie, na sesji. Spoko. Trochę za ciasno i śrutnie zaczęli... No zajebiście porobiliście te fury. Nie wszystkie miały tyle opcji, nie? Żeby tam... ciekawie porobić. Cierstwo. A można zrobić tak, żeby nie kupować za każdym razem za 50 tysięcy, na przykład odblokować coś tam i dostaje się za zero? Znaczy, da się odblokować, ale trzeba dużo grać na armii wojny. Aha. To takie... Ale aha. to nie wiem, trudno to wbić, bardzo. Aha. No to ja mam tego mechanika na szczęście. Dobra, jeszcze siup, to akurat będę chyba na czas. Jaki kolor kupić do tego? Ja też nie. O, faktycznie jest, no. Tutaj zrobię więcej miejsca, żeby nie było za ciasno i... Ej, kogo jest ten? Fajnie to było. O, nice. Jo! Jadę do was. I potem jak się to odblokuje, te światełka, jakimś cudem, to za darmo można je ładować do samochodów, czy jak? Tak, no można. Jak się odblokuje, ale nie, że jak się kupi, tylko trzeba to gdzieś, coś tam na arenie wojny. Aha, nie. Ale fel. Co? Nazwał cię siostrą. Co? Dobra, pojazdy. Teraz jak tu włączyć światełka? Functions. Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy od siupa. Co ty tutaj ma? Co to jest? Musicie mi mówić, co to za auta, bo ja nie wiem. Nie pamiętam nazw już. BJXL, czyli tak. Ta Toyota, jak ona tak miała. Mamy tu bagażnik dachowy. Właściwie myślę, że w nocy chyba lepiej nawet, bo i tak wszyscy mają latarki, to... No i tymi latarkami też jest taki klimacik. No, właśnie o to chodzi. Zrobiony na offroad, to będzie... Właśnie, ciekawe jakby sobie poradził na offroadzie, nie? Ten samochód. Takie musimy wziąć może nie takie koksy na ten offroad, tylko następnym razem jak będziemy robić zlot offroadowy, to weźmiemy takie samochody normalne, nie? Może nie z ulicy, ale takie nie najlepsze, jakieś takie stare z tych pierwszych samochodów, które były w online. Ten myślę, że właśnie się do tego nadaje. Fajnie zrobiony tak. No, coś takiego, nie? W takimi autami trudno się jeździ. No i właśnie taki coś jak to. Chipel Grand Cherokee, proszę bardzo. No. Tutaj mamy Sultana. Prawie, że standardowy Sultan, nie? Felgi inne ma i chyba dodany spoiler i przedni zderzak. Nie no dobra, nie jest aż taki standardowy, tylko ten kolor tak... takie złudzenie robi. Nie no, zderzak jest zmieniony. Z tyłu jak tam? Zmienione? Ciężko nie, chyba nie. No, to chyba jest zmieniony zderzak. Tak, to grill zmieniłem, tak. Dobra, co my tu mamy? Mercedes. Już się dzień robi. To dobrze. No i dobrze i niedobrze, no. Klimat zniknie. No, ten Mercedes fajny, klatka bezpieczna. Tutaj dużo opcji jest. Jeden z takich chyba... To też chyba z początku GTA jest, nie? To auto. No, no i no i to było auto chyba, które miało na samym początku najwięcej opcji tuningowych. I on też ma bardzo fajny potencjał na drifting, można w tej no...
Jeszcze ta dłuższa wersja też fajnie się ta taka limuzynowa, można powiedzieć, nie? Wersja jego też fajnie driftuje, bo jest właśnie taki ten. Tablica strutututu. A czemu nie strutututu? A bo okay. Punitowane nutkola. Tak. A ten jest, to jest to samo, też ma punitowane, ale jest taki szary, to nie widać, nie widać tych nitów, nie? Jeśli nie ma ściągniętego emblematu z Mhm, inny zderzak ma. No to myślę, że ten bez emblematu chyba ciekawiej wygląda. Ja ten wolę z emblematu. Powierzchniowo grill podobny do wielkości obecnych BMW. Nie. I fajnie brzmi, no i pierdzi tak, nie? Jest jedno chyba z takich fajniejszych pierwszych aut dodanych do GT Online. Z jego? A nie, to jest Kisman. Tu mamy Jackala. Czemu Maciek wchodzi do wszystkich aut? On jest szalony. Proszę nie wsiadać. Bo ja muszę gazować. Jackal chyba w standardzie poza felgami. Tu chyba nic nie da się zmienić, nie? W Jackalu? Da się, ale to tak średnio mi pasowało. Aha. O, ja dopiero. Nice. Nie, zmieniłem progi. Progi są inne. Okej. Okay. A z tyłu? Aha, wydechy inne są. Nie, cztery. Inne to są... Poczwórne. Cztery wydechy. Aha. Czyli w sumie seria. I spoko. Klasyk. Tu mamy ciekawy tuning. Co to jest? Pasek wziąłem, bo... To jest... A kolor? Wziąłem kolory kanapowe, ponieważ... U mnie w jednym z komisów. No. Tu jest taki samochód i właśnie w takim samym kolorze w limitowanej edycji. Aha. Chciałem sobie taki kolor zrobić. Nice. 50 tysięcy wydane na niebieskie światełka. No jest flex, brakuje tylko neonu do kompletu. No z AliExpressu takie LEDy poprzyklejać, nie? Na baterie. Na pilota. Tak. Ktoś tutaj, to jest Zion chyba, nie? Ten biały. Można go otworzyć, bo tu jeszcze dach można złożyć. Co i pisze? Jaki ma? Byłem z tym Zionem, jest taka ciekawostka, że on tylny zderzak ma E92 M3. W sensie chodzi mi o układ wydechu, tylko tutaj nie ma podwójnych wydechów, tylko sobie dał takie. Ale są wzór. A ten samochód w ogóle wygląda jak E92? Nie. Ja nie wiem jak to wygląda. Spoko. Tutaj dalej mamy znowu Jackala czarnego. On jest ciemnogranatowy. Aha, dobra, bo widzę pod tym kątem. No i tu go zrobiłem trochę tak bardziej, można powiedzieć, ulicznie, bo starałem się wziąć felgi z głębszym, troszkę głębszej, bo chodzi o to, że ten samochód ma taką ciekawą zależność, że ma bardzo fajnie spasowane koła do błotników, bo przez to, że on ma te poszerzone jakby te błotniki, dodatkowo one się wykrywają fajnie z linią. Faktycznie, fajnie to wygląda. No to właśnie stwierdziłem, że miałaby to fajny potencjał na tuning, więc sobie tak wziąłem europejski sedan z pazurem. Fajnie było. Czyli Jaguar, coś na kształt Jaguara, nie? Można powiedzieć. Jaguara, Opla. Wszystkiego po trochu. Dobra, to jest moja fura Canis. Kanister. Tutaj nic nie można było zrobić poza tym, że dałem mu dodatkowe światła, trochę obniżyłem, ale to obniżenie takie delikatne jest. O właśnie, on by też się nadawał na offroad, nie? Można by było go spróbować. No właśnie, byłoby ciekawy. No. Ja właśnie chciałem go stuningować, ale jak zobaczyłem, że nic nie ma, to wziąłem go. Tu mamy Dominatora, pamiętam jeszcze tę nazwę, bo... I chyba to auto, jak się je weźmie z ulicy, to jest jedno z niewielu aut, które staje na koła, nie? Jeszcze Dukesa chyba można. Tak, jeszcze jest Vigero. Ale chyba Big Mustang jak się zrobi, to też... Tak, ja faktycznie. Ford Dominator. Jak się... Uważajcie, że się nie mógł przejrzeć. Tak, to jest właśnie takie ciekawe. W pewnym update'cie dodał Rockstar coś takiego, że jak się rusza z ręcznego, z zaciągniętym ręcznym i puści się ręczny, to na koło staje, nie? I Buchaner
Można zrobić go na Lowridera, do którego zaraz chyba dojdziemy, o ile jeszcze jest. Nie, już go nie ma. Dobra. Wcześniej był Lowriderowy Buchaner, ale już go nie ma, pojechał sobie. Teraz mamy takiego zwykłego, zrobiony na takiego, można powiedzieć, klasyka, odrestaurowanego. Ostatnio widziałem taki fajny kanał na YouTubie, o, Inwestuj w Klasyka bodajże się nazywa, nie wiem czy ktoś z was kojarzy. Goście tam właśnie odrestaurowuje, sprowadza ze Stanów samochody, odrestaurowuje i sprzedaje albo wypożycza. Takie stare muscle cary, 7-litrowy Challenger na przykład, który ma tylko 400 koni, nie? Jak na 7 litrów to jest malutko, no ale można się przejechać takim klasykiem. I właśnie jeden z samochodów, które były w jego garażu, miał takie felgi i mi się od razu kojarzy jako taki odrestaurowany stary muscle car. To jest bardziej chyba lowrider w tej grze niż muscle car? Ciężko powiedzieć, nie? Chyba jedno i drugie, bo tutaj lowridera można z tego zrobić. To chyba nawet nie ma znaczenia, jakie jest nazewnictwo. Nawet jak powiemy muscle car, pod maską chyba mamy... Możesz otworzyć maskę? Nie wiem, czy to jest samochód. Aha, dobra, to musimy ręcznie otworzyć. Nie, śmieję się, spokojnie. Ja mogę otworzyć. Nie. Tak, ale to wtedy wszystkie samochody pootwierasz wyrzutnią rakiet. No, od razu we wszystkich, tak. Nie, bo chciałem zobaczyć, jaki silnik jest, no ale dobra. Przejdźmy do Passata. 1.9 TDI. B4. To jest chyba B4, nie? Mi to z jakimś Nissanem się tak aż bardziej. Nie było Lowridera. Nie było Lowridera, to jest Low Passat. Właśnie, bo jest obniżony w ten taki glitchowy sposób dodatkowo, czyli strzelanie w nadkola. Wersja szczur. Wersja szczur, dokładnie. Ale poza tym standard, nie ma nic chyba zmienione, bo tu niewiele da się zrobić z nim poza kolorem. Nie? Jak to? Ale dużo zrobił, zamienił plastikowe zderzaki na lakierowane. Aha! Highline. No jest highline. No i tutaj mamy następny Emperor. Mi się kojarzy ten samochód z... Tutaj już widzę, że otworzona szyba jest, żeby sobie zajrzeć do środka. To jest Titanic? Nie, nic. Jaki Titanic? O co chodzi? Piszę na czacie. A, Cadillac, co? Titanic? Tak. Wsiadamy do swoich furek i odjeżdżamy stąd. Ja myślę, że zanim byśmy odjechali, mogliśmy zrobić coś na zasadzie losowanka. To jest na przykład, że spośród tych samochodów, które tutaj mamy, wymienilibyśmy się między sobą. Po prostu zamiana kierowców. I każdy pojedynczo byłby wywoływany i wybiera sobie jakiś dowolny samochód z tych, co są, ale nie może to być swój. Spoko, jak chcecie, to się wymieniajcie. Ja mam taką filozofię, że swój samochód traktuję jak swoją żonę i nie lubię się nim wymieniać z nikim. Ja go sobie takiego wybrałem, takiego zrobię. Jak chcecie, to się wymieniajcie, nie ma problemu. Możecie się nawet za siusiaki trzymać. Proszę bardzo. Dawniu, taki zgaszony. O, to był mój pomysł. Przetestujemy. Zrobimy wyścigi. Dobierzemy sobie samochody tak mniej więcej. Kupi mi się z górki udało. Ja się z siupem będę ścigał, bo on ma takiego też... Zjadłem. Tego. A wy się tak podobierajcie tak mniej więcej według... Według klasy, coś takiego. Na przykład, nie wiem, Dominator z jakimś innym, takim podobnym samochodem, jeśli chodzi o osiągi. Tam się jakoś chyba ręcznie ciśnie, czy jak to było? Okej, to startujemy. 3, 2, 1, start. A to w takich odstępach chcieliście? Ja zaraz przyjadę, to będę was startował. Tak jedziemy. O kurde, jak on ciśnie. Po co jedziemy? No, pozostali ruszyli za mną. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja sobie stałem. Wygrał. Nie mogę go dogonić. Kto chce ze mną? Jakiś podobny? V-Maxa chyba mamy takiego samego, ale przyspieszenie tamten ma dużo lepsze. Teraz z Dominatorem. Dawaj Jackale. Aha, dwa Jackale, okej. Okay. Dwa Jackale. No, zobaczymy jak będzie. I co, i na lądowanie flary? A jak wolicie? Na odliczanie czy na lądowanie? Chyba na lądowanie. Kurde, ja nie mam flar. Musiałem kupić, ktoś ma flarę może?
Ej! No, ej, jeszcze raz, to był false start, jakby. Poszli. No, tutaj chyba równy ty będzie, tylko kurde, ja bym musiał być na końcu. Albo po prostu wsiadł do jednej. Ruszyli. Sultan kontra Mercedes. Jeszcze mi muzyka idealnie wpadła. Teraz ktoś będzie kogoś startować, czy samemu się spuścić? No Sultan wygrał, kurde. No tu też mam napęd na 4 buty. No to znaczy, lepiej, lepszy start. Ale... W będzie startował. Ja muszę ze snajperki na was patrzeć. Bo nie powiem kiedy start, po prostu opuszczę ręce. No tak jest najlepiej. Ło! Gość zaspał. Ale poleciał ty, jak to wyglądało z daleka? Bo udało mu się zrobić tego Willy z boostem. Jest coś takiego, że jak w trakcie robienia Willy puścisz na sekundę gaz i jeszcze raz go dodasz, to jeszcze bardziej przyspieszasz. Co ty opowiadasz? No, chyba mu się udało. Ale to jest glitch, czy to jest to tak normalnie pomyślany? To ja mogę wystartować, tylko to mam animację ogarnę. A jak się jedzie tymi furami, to się wydaje, że się jedzie dosyć szybko, ale jak tak się obserwuje innych graczy, jak lecą V-maxem tych aut, to tak w zwolnionym tempie trochę. Jak z boku, jak się patrzy na to. Uwaga! Ała, futą jak poleciało. No, w końcu Toyota. Ale zmienił kapora. Nie zderzajcie się tam. Można tylko snajperką zobaczyć ich. Futo chyba wygrywa, bo z tej odległości i tak się nie zobaczy, ale futo. Zrobiliśmy sobie tuning aut z ulicy i potem zrobiliśmy sobie jeszcze spotkanko i później jeszcze wyścigi dragowe. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, to poklikajcie tam rzeczy, wiecie o co chodzi, wiecie co klikać, nie? Trzymajcie się, na razie, hejka.